Siema, ja jestem Czeci, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś, jak widzicie, nie bez powodu mam w lobby Bell. A to dlatego, że w karecie zadymiarskim za 70, czyli ostatni poziom, jest, jak widzicie, taki skin Złota Ręka Bell. No i dzisiaj będę sobie tego właśnie skina Złota Ręka Bell odbierał. Oczywiście sobie nim jeszcze pogram i przetestuję i zobaczycie, jak ten skin wygląda w grze, więc no dzisiaj będzie naprawdę całkiem fajny i przyjemny odcinek. A więc zanim jeszcze tutaj wszystko zacznę, to bez żadnego przedłużania zostawcie oczywiście standardowo subskrypcję, najpierw wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach, bo jeśli lubicie Brawl Stars, to mój kanał was na pewno zainteresuje i zaciekawi, oraz zostawcie taką łapkę w górę, jaką tutaj widzicie pod tym filmem, będzie mi bardzo miło, więc dziękuję za każdą łapkę w górę pod tym filmem, oraz zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz moje dwa kluby w Brawl Stars. Co ciekawe, jeden z tych moich klubów Brawl Stars jest Top 50 Polska, więc tym bardziej warto zaglądać do opisu, więc zapraszam. No a tymczasem takim szybkim wstępem myślę, że nie ma co przedłużać, bo wiem, że na to czekacie, więc tutaj przychodzę sobie od razu do karnetu zadymiarskiego i bez żadnego przedłużania odbiorę sobie tego skina Złota Ręka Bell. No i 3, 2, 1 i jak widzicie, w tym momencie skin Złota Ręka Bell jest już na moim koncie. A więc, żeby nie przedłużać, ja już tego skina wybrałem, no i tak on się prezentuje w lobby dookoła, tutaj wam pokażę, więc tak to właśnie wygląda. Tutaj pokażę wam, że mam do Bell Star Power jeszcze przy okazji pozytywne wzmocnienie, no i Bell otrzymuje 25% tarczy za każdym razem, gdy jej elektropociski trafią w cel, więc ja nie przedłużam i lecimy, słuchajcie, na starcie solo, oczywiście zobaczyć, jak ten skin się będzie spisywał, no i co, widzimy się w pierwszej gierce. Dobrze, pierwsza gierka wystartowała, no i zobaczmy sobie, jak ten skin strzela. Jak widzicie, ten skin ma bardzo ładne animacje strzałów, mega mi się one podobają, nawet nie wiedziałem, że on ma takie ładne. No zwróćcie uwagę, jak to ładnie wygląda, to sobie tak leci, takie złote coś. Jeszcze jak w kogoś trafimy, to to jakby zostawia, jak widzicie, o, coś takiego, takie mega fajne jakby kreski, jakby gwiazdeczki, takie jakby fajne, świecące coś. No zwróćcie uwagę na tą skrzynkę, to mega fajnie wygląda, zwłaszcza w momencie trafiania w to. Jak widzicie, to takie jakby gwiazdki, coś świecącego. Zobaczmy, czy da się, okej, czyli jak się trafi w murek, to tak nie ma. Dobra, więc tutaj też jak widzicie, ja zazwyczaj jakby mam nowe skiny, to nie tylko zwykle gram, tylko pokazuję wam jakby tutaj takie rzeczy, których może dużo osób nie zauważyło. Też jakby fajne są takie filmy dla osób, które nie są sobie w stanie pozwolić na takiego skina. No nie oszukujmy się, wiele osób nie jest, no po prostu nie może sobie pozwolić na karnet zadymiarski, a nawet jeśli może sobie pozwolić, no to już tym bardziej nie ma tyle czasu na granie, żeby wybić sobie ten ostatni poziom i tak dalej. No po prostu dla osób, które nie mają tego skina, jest to naprawdę fajny film, ponieważ mogą się poczuć tak, jakby tego skina miały. Mogą sobie też zobaczyć ciekawostki jakby o tym skinie trochę. Mogą sobie zobaczyć, jak to właśnie wygląda z perspektywy grania tym skinem. Więc to jest naprawdę całkiem fajne, bo jakby też inaczej wygląda, jak ktoś inny gra tym skinem, a inaczej wygląda, jak my gramy tym skinem. Wiecie chyba, o co chodzi. Dobra, ja tutaj może nie będę tak cały czas się rozgadywał o tym skinie, bo tutaj cały czas wam jakieś ciekawostki opowiadam i tak dalej, zamiast się skupić na gierce. Bo ja tutaj jakby chcę robić ciekawe filmy z tych skinów, żeby to nie były zwykłe gierki właśnie. Tutaj też nabiję ulta, bo na pewno ciekawą rzeczą będzie też nabicie ulta na tej postaci. To będzie na pewno ciekawe. Ja tutaj bym, słuchajcie, uciekł, bo ten bot mnie goni, a tamten mój przeciwnik miał bardzo mało HP już, słuchajcie. No i to mi się nie podoba, bo tutaj będzie już mi teraz w tym momencie naprawdę mega ciężko, bo jak widzicie, tamten przeciwnik miał mega mało HP i byłem mega w stanie go pokonać i bym miał pierwsze miejsce, ale tutaj przez tego bota, no nie jestem niestety w stanie wygrać, no jak widzicie, drugie miejsce. No wygrałbym, gdyby nie tamten bot, bo jak widzicie, tamtego ziomka miałem na strzała już, ale no cóż, drugie miejsce też było dobrze. O, jak widzicie, tam mamy tego samego skina Złota Ręka Bell, więc ciekawie. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda teraz u przeciwników, więc to jest też ciekawe, że właśnie możecie zobaczyć, w tym momencie mogliście zobaczyć, jak to wygląda u mnie i u przeciwnika. Jest lekka różnica zawsze, wiadomo, w kolorkach, jakże niebieski i czerwony i nie tylko, więc no też całkiem fajnie, szkoda, że ją szybko pokonałem, no ale przez chwilę mogliście sobie zauważyć, jak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o, jak to wygląda u przeciwników, no to tak jakby nie musicie za bardzo patrzeć na tym filmie, ponieważ tak naprawdę pewnie natraficie na tego skina, jeśli będziecie grali w Brawl Stars jeszcze wiele razy. Chociaż no w przyszłości będzie on rzadki, więc no tutaj no fajnie jednak taki film nagrać, bo w przyszłości zwłaszcza ten skin będzie już bardzo rzadki, więc no warto kupować te karnety zadymiarskie, warto sobie wbijać, warto grać w Brawl Stars moim zdaniem, więc polecam. Dobra, tam jak widzicie, ta Colette ma mega mało HP, ją mega obiłem. No ale tutaj jak widzicie, ona, okej, została pokonana i w tym momencie mam drugie miejsce już na pewno. I czy tym razem będzie wygrana? Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, no znowuż ten bot, znowuż mam kogoś na strzała i znowuż ten bot mi mega przeszkadza. No zwróćcie uwagę, co tu się dzieje w dzisiejszym filmie. Ja w to wręcz nie wierzę. No dobra, słuchajcie, postaram się może pokonać tego bota, bo to będzie chyba spoko taktyka. Jak najpierw tego bota postaram się jakoś obić, bo to będzie w miarę spoko moim zdaniem. Dobra, okej, tam dostał.
Dobra, bardzo ładnie. I tego bota fajnie jakbym teraz pokonał, bo jakbym będę miał power cubesy też, ale no ten bot, jak widzicie, mega mnie teraz atakuje. No i no tutaj znowu już nie miałem szans, no kurczę. No jak widzieliście, no pech, nie wiem co jest grane, ale dzisiaj już dwa razy bym miał pierwsze miejsce, jak widzieliście, gwarantowane, no bo miałem ich na hita, nawet tak na pół hita można powiedzieć, nawet mniej. No i te boty się na mnie uwzięły dwa razy, więc miałbym dwa razy już pierwsze miejsce, ale dwa razy miałem drugie miejsce. No i tak czy siak widzieliście jak to wyglądało, no moim zdaniem tak mega dobrze mi idzie, więc jakby już nieważne w to miejsce, po prostu drugie miejsce też jest spoko. Tutaj jakoś mi też nie zależy, wiadomo, na miejscach, no jednak fajnie by było mieć te pierwsze miejsca, zwłaszcza, że tak blisko brakuje. No kurczę, znaczy mało brakuje. Tutaj znowu się bot na mnie uziął, ale na szczęście teraz jakby nie jestem w takich kłopotach jak cały czas, w takich tarapatach w sumie. Dobra, tutaj ten Leon cały czas. Dobra, trzeba pokonać, żeby on... Albo w sumie może ja wezmę tego bota, bo to by było spoko, bo on by mi dał parę cubesy, więc tutaj ja wezmę tego bota. Jeszcze dwa razy w niego trafię i będzie już po nim. Dobra, raz. No i teraz muszę poczekać chwilkę na tego Leona. Okej, dwa. No i teraz tego Leona. No i wiedziałem, że... No i wiedziałem, że znowu przez tego bota przegram. No kurczę, no te boty to dzisiaj pech największy. Gdyby nie te boty, to tutaj bym chyba prawie wszystko wygrał, więc no kurczę. No ale i tak było mega dobrze. No więc mi się naprawdę tutaj podobało, moim zdaniem mega dobrze poszło, no i chyba każdego zdania, no bo tutaj poszło dobrze moim zdaniem i nie tylko, więc no tutaj fajnie dzisiaj wyszło. Więc w dzisiejszym odcinku sobie odebrałem oczywiście tego skina, przetestowałem go, no i tak to wyglądało, więc ja już nie przedłużam tego filmu, także dziękuję za oglądanie do końca. Napiszcie w komentarzu złotoręka bel, a ja przyśmiam wam serduszko w nagrodę dla takich osób, które oglądały do końca, ponieważ po prostu mega doceniam takie... osoby, które oglądają moje filmy do końca, więc przypnę wam w nagrodę serduszko, więc napiszcie w komentarzu złotoręka bel. Przy okazji życzę wam miłego dnia oraz wieczoru, bo po prostu zależy w jakiej porze to oglądacie. Trzymajcie się, ja już nie przedłużam, no i cześć!